Zaczynamy transport arbuzów po całej Polsce. Zarejestrowałem się, papiery już mam zrobione, pozwolenie na wjazd mam, ale jest kolejka i musimy chwilę poczekać. Chłopaki pojadą do przodu i ja też zbiorę się i pojadę. O, zaczyna jechać rampy 51-53. Myślałem, że tutaj będą od 1 do 12, ale nie, jest fajnie, bo mam 51-53, to jest z drugiej strony. No i mam nadzieję, że nie będzie korku tam. Może parę samochodów jest, nie więcej. Powinna być szybka, fajna akcja. Miejmy nadzieję, że uda się. Patrzcie, co za gość, co za kurde dziad. Kurde, co oni odpierdalają? Nie mogą poczekać w kolejce, ustawić się, zawizować się, jechać, tylko się wpierdalają i później takie... Zobaczcie, no jak kurwa stanął, no. No kuźwa zjeb jakiś pierdolony. Kurwa, dać mu karnego kutasa normalnie na szybę. Szok. Ale jedziemy pod prąd. Mam nadzieję, że z tego nagrania coś wyjdzie, że ustawiłem dobrze kamerę. Chciałem ustawić tak w nowym miejscu. Liczę, że wyjdzie ok. Czy tutaj przejadę? Nie, nie przejadę tutaj. Nawet się nie będę pchał, tylko jadę tu. Mam nadzieję, że mi nikt nie wyjedzie z przeciwka. Tak się zdarzało wcześniej, ale... Ale jest spoko. Zajebiście. Luzik. No i widzę, że nawet pod tamtymi rampami nie ma kolejki takiej, więc powinna być szybka piłka, ale... Zobaczymy. Patrzcie, chłopaki już stoją do meldunku. Ja w ogóle poszedłem pierw tam. Sobie przypomnieć, jak to jest na tych Biedronkach. Poszedłem pierwszy się zarejestrować. Nie, bo nie masz kamizelki odblaskowej, nie przyjmiemy cię. Kurde, gość przede mną, jak już drugim razem poszedłem zameldować się, gość przede mną nie miał dowodu. To zapraszam następną osobę. No kurde, o byle co. Naprawdę, czy nie można powiedzieć im nazwiska i numeru dowodu, czy tam jakiegoś innego dowodu. Numeru innego dowodu, tylko od razu wymagają, musi być to. Kuźwa, cyrki robią, ale trzeba przeżyć trzeba. Równy miesiąc do wakacji, do mojego urlopu, więc spokojnie się wytrzyma. Patrzcie, tutaj wszystko na chłodnie, ja pierdolę. Ja wyjadę prosto, bo w prawo to magazyn zwrotów. Później jak będę otwierał rampę, pokażę wam, co ja przywiozłem. O, jesteś. 51-53. No i zajebiście, nie ma... Zajebiście, wolne rampy dwie. Pięknie się udało. Teraz tylko cofnąć.
cię pokażę wam, co przywiozłem. 29 palet łącznie. Z tym, że w takich opakowaniach, na tych małych paletkach, to jest około 120. Mam rozładowane w Biedronce, już wracam na bazę. Jeszcze chyba szybka giełda w Katowicach i wracam do domu. Zaraz wam pokażę w lusterku, mam ITD nieoznakowaną. Widzicie tego Forda Mondeo srebrnego? Wrzucę wam zdjęcie zaraz. Z przodu ma takiego wystającego cypla czarnego i z tyłu parę anten. Widzicie, przed chwilą chłopakom powiedziałem, że leci w stronę Sławkowa nieoznakowana ITD. Jak już wszyscy zwolnili, już nikt nie leci lewym pasem, a tak wszystkie zestawy leciały lewym, się wyprzedzały. No i jeszcze oczywiście na koniec miałem spinę z ochroniarzem, bo ochroniarz do mnie wyleciał jakimiś tekstami, a o kamizelkę. Mówię, kurde, rozumiem, już chodziłem, ale wyjechałem już na bramę, już przygotowany do trasy jestem, a on do mnie, kamizelkę, bo inaczej nie wyjedziesz. Kurwa, to ja mogę, nie ma problemu. Kuźwa, mogę ci stać i zablokować wyjazd i po problemie. Coś tam, ja mówię, chłopie, od kiedy to my jesteśmy na ty, kolego? Mówię, wódeczki razem nie piliśmy, żeby być na ty. Gościu się zmieszał, a to był taki kurduperek, nie wiem, kurde. Dość, że miał 1,50 m w kapeluszu, to jeszcze może miał 18 lat. Niektórzy mają kierowców w dupie, traktują ich jak jakieś gówno i tyle, ale ja się po prostu nie dam. Ja jestem trochę starszy od tego kurdupelka, a nie będzie on mi do mnie wylatywał na ty. Na ty to może sobie tam gadać na osiedlu do kolegów przy piwku, a nie, do ludzi, którzy ciężko zapierdalają na chleb. No okej, kończymy, zjeżdżam na bazę, nie ma co przedłużać. Widzimy się w następnych filmach. Pozdrawiam was, szerokości, trzymajcie się, cześć!